Cześć, witajcie w poniedziałkowym odcinku programu cyklicznego. Jak zawsze mam dzisiaj dla Was przygotowane trzy wiadomości, a zaczynamy od takiego newsa książkowego. No bo 4 kwietnia szykuje się premiera nowej książki Maji Włoszczowskiej. Będzie ona zatytułowana Rowerem na szczyt i będzie w niej Maja opowiadała o kulisach kolarstwa, o tym jak trenuje, o zawodach. No będzie tam wiele takich już niuansików dotyczących samego trenowania i o tym, jak wygląda świat kolarstwa górskiego. Także znajdą tam w tej książce coś dla siebie zarówno fani trenowania kolarstwa, ci, którzy chcieliby jakby trenować tak, jak trenuje Maja Włoszczowska, a także ci, którzy są laikami w dziedzinie kolarstwa górskiego i chcieliby poznać ten świat trochę dogłębniej i trochę się tym zainteresować. Tak jak mówiłem, premiera tej książki jest przewidywana na 4 kwietnia, ale już w niektórych księgarniach takich online'owych można zamówić sobie pre-order tej książki. Druga wiadomość dzisiaj przenosi nas do świata kolarstwa szosowego, no bo w ten weekend Katarzyna Niewiadoma wygrała wyścig trofeo Alfredo Binda. Bardzo cieszy to zwycięstwo, tym bardziej, że było ono odnotowane w bardzo dobrym stylu, bo Kasia uciekła już kilka dobrych kilometrów przed metą od peletonu, no i przyjechała na metę z całkiem niezłą przewagą. Bardzo dobrze rozgrywany taktycznie ten wyścig, no Kasia ma ze sobą też bardzo mocną ekipę, więc w tym sezonie można się spodziewać jeszcze paru fajnych wyników. W trzeciej wiadomości przenosimy się już do świata kolarstwa górskiego, no bo w południowej Afryce rozpoczął się wyścig Absa Cape Epic. W prologu zwyciężyła ekipa Centurion Wodę, na drugim miejscu była ekipa Cannondale, natomiast wśród kobiet wczoraj zwyciężyły zawodniczki Songo Specialized, czyli Anika Langwat i Kate Courtney. A dzisiaj już zakończył się pierwszy etap, no i na tym pierwszym etapie po sprinterskim finiszu wygrała ekipa Cannondale w składzie Fumik i Avancini, a na drugim miejscu przyjechała ekipa Songo Specialized prowadzona przez Jarosława Kulchawego. Oczywiście po tych dwóch dniach ścigania jeszcze nie możemy wiele powiedzieć na temat klasyfikacji generalnej, no bo o tym będziemy mogli powiedzieć tak naprawdę w ostatni dzień wyścigu, no bo to jest etapówka i tutaj zdarzyć się może naprawdę wiele, wiele dziwnych, nieprzewidzianych rzeczy. Także czekamy do weekendu na rozstrzygnięcia w Cape Epic. A w dzisiejszym odcinku programu cyklicznego to już wszystko. Dzięki za Waszą uwagę. Widzimy się oczywiście w środę. A na dzisiaj do zobaczenia. Cześć.